Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Kala. Dzisiaj zapraszam Was na początek nowej serii na kanale z gry Rise of the Tomb Raider i mam nadzieję, że spodoba Wam się ta seria, bo ja sobie już troszeczkę pograłam i uważam, że gra jest po prostu przepiękna. Grafika jest po prostu cudowna, w ogóle piękne, cudowne krajobrazy i kolorki i w ogóle jest wow. Także mam nadzieję, że zagłębicie się w fabułę razem ze mną, pomiędzy tymi pięknymi krajobrazami. Więc rozpocznijmy sobie. Ja jako, że generalnie w ostatniego Tomb Raidera grałam... Kurczę, nie pamiętam kiedy, chyba jeszcze na jakimś starym PlayStation. Kiedy... Pamiętam, była taka misja, kiedy trzeba było przejść obok dwóch takich czarnych psów do takiej bramy i jakby zawsze miałam tam problem. Zawsze był taki problem, że te psy po prostu mnie zabijały. To musiał być bardzo stary, po prostu stary Tomb Raider. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Ale stary, stary. To ja sobie zagram na jakimś trybie trudności bardzo niskim, że tak to określę. I mamy dwa takie niskie, czyli poszukiwacz przygód. Walka będzie łatwiejsza, pozwalając skupić się na przygodzie Lary. Ułatwione celowanie podczas walki, wrogowie mają mniej zdrowia, zdają mniejsze obrażenia. Dalej jest Tomb Raider. Dobrze zrównoważony poziom trudności. Ułatwione celowanie podczas walki jest wyłączone. Wrogowie mają zwykłą ilość zdrowia i zdają normalne obrażenia. Chyba zagramy tutaj, tak mi się wydaje. A zobaczmy weteran. Walka stanowi większe wyzwanie. Ułatwione celowanie podczas walki jest wyłączone. Lara regeneruje zdrowie tylko poza walką. Wrogowie mają więcej zdrowia, zdają większe obrażenia i wrogowie są bardziej spostrzegawczy. Dobra, zagrajmy sobie jako Tomb Raider. Dlatego, że to tak jak powiedziałam, ja totalnie nie ogarniam. Zresztą, jak widzieliście pewnie w Cyberpunku, ja totalnie nie potrafię strzelać. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszczać się w nieznane. A, i dajcie znać... Czy chcecie napisy, czy chcecie bez napisów? Bo cały dubbing będzie po polsku. Wszystkie notatki również będą po polsku. I dajcie znać, czy chcecie mieć napisy, czy wolicie bez napisów, tylko z samym dźwiękiem. Oglądajmy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Jak się wspina, to są czekany, tak? Chyba tak, chyba czekany to się nazywa. Piękne widoki. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Wspaniale, ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra, możemy trochę zwolnić? Jakie fajne są... Wow, bym spadła. Nie możemy się zatrzymywać! Ślady, jak się idzie, zostają. Spójrzcie, jak popatrzę za siebie... O, to zostają. Bajer. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Dobry kumpel czeka na mnie. Wow, wow, co się dzieje? Niech to. Wszystko w porządku? Tak, tak, okej. Okay. Nic się nie dzieje. Coś tam się posypało. Uhuhu. Dobra. Fajnie, że są podpowiedzi. To jest chyba coś a la samouczek. Tutaj jestem! A!
Prawie spadłam. Nie zauważyłam powiadomienia. To niebezpieczne. Dam radę wspiąć się na górę. Do góry? Tak, do góry. Zostań tam. O fuck, wcisnąłam spację przypadkiem. To nie tak miało być. Dobra, nieważne. Lecimy jeszcze raz. To był przypadek po prostu. Ej, do góry! Czemu ona poleciała w prawo w ogóle? Dobry początek giereczki, samouczek mnie przerasta. Nie, ona jakoś dziwnie poleciała w ogóle. Zamiast do góry to w prawo. Hop. Dobra. Spacja, skok na następną półkę. Hop, do góry. Spacja. O, i wyszłam na górę, dobra. To zbyt niebezpieczne. Okej, czyli tutaj jest ściana do wspinaczki. Przymocowanie czekana, to lecimy na górę. Jak fajnie się wspina w ogóle tym czekanem. Dobra, obstawiam, że pewnie skaczemy. Wciśnij strzałkę i przytrzymaj strzałkę w lewo i wciśnij spację, skocz bokiem bez przerwy. Okej, i mogę się złapać, czaję. Muszę przeskoczyć. Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Czy ja znów mogę tak zrobić? Okej, czyli to działa. Spacja i strzałeczka w lewo. W trakcie lotu mogę się złapać czekanem. Okej. Nic ci nie jest? Nie. Jest spoko. Idziemy. Dość sensowne mechaniki z tego, co zauważyłam. O, dostałam exp. Chyba musimy przez nią przejść. O, jaskinia. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zażyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Ale ta kamera dziwnie się rusza. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Ale się świeci ładnie. Słońce od śniegu się odbija. Jezu, nie wiem, czy my jesteśmy w Himalajach, czy gdzie. Jak wiecie, to dajcie znać, czy to gdzieś jest usytuowane w jakimś sensownym miejscu, czy to jest wymyślona kraina. Bo widoki są naprawdę ładne. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Dobre, przeczucie. Jeszcze spadnę z milion razy zapewne, więc... O, jaka ucieszona. Cieszę się, kurde, zaraz będzie na górze góry. Na górze góry masło maślane. Trzymaj się blisko ściany. Okej. Dobra. Jezu, ale dziwna kamera. Uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła. Ej, nie wiem, jak mam to zrobić. Muszę pewnie wcisnąć spację i E. Okej, czaję. Dało radę. Ale ta kamera była taka dziwna. Patrzyłam na wprost siebie. Powoli i spokojnie. Trzymajcie się mnie. Wow. Na górę. Spacja. I moment. I chyba w prawo. Okej, dałam radę. Kurde, coraz trudniejsze rzeczy się tu dzieją. Chyba na górę i po prostu w prawo cały czas. Ściana nam się posypała. Słabo. Nie wiem, czy dam radę. To, że ona tak mówi, to nie znaczy, że ja rzeczywiście dam radę.
Dobra, złapałam. Dałam radę. Zostań tu! Wezmę linę i przymocuję ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. Jak mam iść na górę? A dobra, całkiem na prawo. Pięknie wygląda ten lód, jest przecudny. Tu jest... Okej, okay, bo tutaj są jakieś sople. Udało się! Ale to jest creepy w ogóle. Takie akcje. Dobra, jestem chyba na górze już. Jej! Wow! Co za piękny widok. Widzę ruiny! O Boże! No to super. Oła! Ale zarypałam. Mam! Lara! Że też on nie spadł, obczajacie to? Ona waży, tak bym powiedziała, 60 kg pewnie. A on nie spadł. Jeszcze z taką siłą uderzyła. A teraz się bujać? Tak. Ale się, kurde, złapałam. Jeszcze raz. No kurde, to nie moja wina, że tam odpadło. Okej. Tak, za długo. Plus tego jest chociaż taki, że... Przerzuć mnie na drugą stronę! Że nie ma... Tak, że mogę się tu bujać i bujać godzinę, nie? Dobra. Czy ja mogę tutaj zeskoczyć? Jak? Widzieliście, jak śmiesznie spadłam? To jest nie fair. Dobra, no... Nie mogę tego zrobić w dobrym momencie. O co tu biega? Dobra, trzy razy. I teraz ile mam na to czasu? Raz. Ej, no bliżej się już nie da. Ło, już spadałam i w tym momencie mi się udało złapać. Co to było? Hardcore. O, lawina. Fuck. Czy ja mogę biegać? Mogę biegać. Biegnij, Lara! Nie wiem, cały czas na wprost. A, tam były te, wystawały. Fuck. Będziecie oglądać, jak lamię przez pół godziny. Dramat jakiś. Dobra, grałam to już, ale no... Znaczy grałam, no zaczęłam sobie, rozpoczęłam. Dobra, musimy się złapać tego masztu, czy coś takiego. O, w dupę. I jadę na dupie. Wow! Gruba akcja. Dobrze, że mamy czekan. Do góry. Tak mi się wydaje, że cały czas do góry. Dobra.
biegusiem. Wow, 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 wow. Rozwala mi się pod nogami to wszystko. I na wprost. No i dostałam lawiną po twarzy. Ale urwał. Dobry początek gry. Dwa tygodnie wcześniej. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości, proch. A co z duszą? Jesteśmy, nie wiem, w jej domu, w biurze jej ojca, czy coś takiego? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. O, jest i Lara. I to chyba faktycznie jest jakieś biuro jej ojca, czy coś takiego. Łup tutaj ten kolega, a ona chce mu strzelić w pysk czekanem. A. Myślałam, że ten ziomek, co z nim była w górach. Co ty tu robisz? Brukowcy znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Czego ona szuka w ogóle? Jakiegoś, kurde, nie wiem jak to się nazywa. Grala czy coś tego rodzaju? Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anu, on się nie mylił. To jest jej matka, czy to jest jej jakaś macocha, że ona mówi do niej po imieniu? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie cię to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka, Anu.
Kurde, uparta bardzo, no ale najważniejsze to dążyć do wyznaczonych celów, prawda? I nagle jestem w innym miejscu, spoczyj. Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż jakiś ty. Sprzedawczyk, co za ham w ogóle. Wow, wow, wow. Już go chciała zbluzgać. Ale akurat przestali. Przerwali indeczki. Słówka mi się pochrzaniły. Oj, zastrzelili typa. Grubo w ogóle. Samochód się wygrzmocił i teraz pewnie z buta dalej. Ale w ogóle ładne szczegóły. Włosy, w ogóle twarz. W tej grze grafika jest... Wow, naprawdę mi się podoba. Bardzo ładna. Wow, wysadził nam się samochód. O nie. Ale urwał. Jakie piękne widoki w ogóle. Nie ma odwrotu. To musi tu być. Dobra, idę już czy jeszcze nie idę? A, idę. Jezu, ta kamera mnie rozwala. Oj, nie, nie, nie chcę spaść. Trochę zmęczona, no nie dziwię się. Glebła. Z wysokości dość dużej. Tam coś na górze jest? Wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponoć grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam patrzcie, oaza, jakie piękne widoki. Na wieczny spoczynek. Nie gryź mikrofonu, Bianka! Piękne widoki, kurczę. O, tam strzela... Wojna jakaś chyba. I to słońce piękne. Dobra, do góry, ale ona szybko chodzi. Nie gryź mikrofonu, kocie! Hop, do góry. Wow, 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 proszę nie ten. Nie odrywać się. Gdzie teraz? Do góry? Ja dam radę do góry? Okej, dam radę do góry. Wow, jakie ładne. Coś tu jest. Chłód. Użyj trybu chodu, aby przeszukać, aby poruszać się ostrożnie. Okej, czyli jak trzymam kontrol, to sobie chodzę po prostu. Oj, nie to. Q miało być. A, czyli ja muszę wejść do środka? Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Okej, weszłam sobie do środka, ale dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, żebym dalej ciągnęła tę serię, czy wam się podoba ta giereczka, czy o niej słyszeliście. Na pewno słyszeliście, bo bardzo było o niej głośno. Także myślę, że możemy sobie dalej tę serię prowadzić. Dajcie znać, czy chcecie to oglądać, czy nie, jak wam się podoba. A na dzisiaj to by było tyle, także zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapeczek w górę i komentarzy pod moimi materiałami. Na pewno będę się sugerować tym, co tam piszecie. Dzięki wielkie, do usłyszenia, pa pa!